kolejny lot. Tym razem Andrzej sam. Model SU 26 i Dele 55. No już dobra, był palony. Następne modele w kolejce. Startujemy dokładnie pod wiatr, czyli w poprzek lotniska akurat dzisiaj. Bogusz, uważaj, bo Andrzej startuje. Tak. Pod wiatr, moment się startuje. Andrzej pierwszy raz sam, bez pomocnika. Znaczy start bez problemu, lądowanie. A tu wylądował Boguś z Oliusem. Marcin, gnaj go od domów! Gnaj go od domów! Wszystkich jakoś ciągnie w stronę domów. Staramy się unikać latania w stronę tutaj mieszkańców, żeby nie było jakichś potem nieporozumień, że coś im nad uszami bzderczy, burczy. Dlatego mamy tutaj możliwość latania w stronę rzeki Soły. Wtedy dźwięk idzie w drugą stronę. Nie jest uciążliwy dla mieszkańców. O, przejście na pełnym gwizdku. Andrzej ma zamiar ćwiczyć program na piknik do Bobrownik. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tam jakieś krążące ptaki. Jakaś termika. Andrzej je właśnie rozgonił. Bardzo przyjemny dźwięk. Alaska mnistem, coś takiego. Dobra, przestaje kręcić, Andrzej sobie polata, potem nagramy lądowanie. I przechodzimy do fazy lądowania. Dość wysoko model jeszcze, ale kręgami powoli zejdzie. Niestety nie da się lądować wzdłuż lotniska, wiatr jest w poprzek, co dość często tutaj bywa, dlatego mamy w poprzek wykoszony też odcinek. Taki krzyż, który doskonale widać z powietrza.
Marcin, a siada w poprzek? Co? A czemu? No decyzja, żeby lądować wzdłuż lotniska, będzie boczny wiatr, no ale to już jest decyzja pilota. Zobaczymy. Z reguły model troszkę bokiem się ustawia do wiatru, widać. Znosi go i pewnie będzie podejście jeszcze jedno. Dokładnie. A niech spróbuje w poprzek! Poprzek, czyli dokładnie pod wiatr, ja przed chwilą lądowałem. Bez problemu się ląduje bardzo ładnie. To jest kwestia tylko przyzwyczajenia. Zrobienia tych trzech lotów, ocenienia wysokości, odległości. No już do nas, do nas! Troszkę na was niech leci! No jednak, nieudane podejście. No jest to kwestia przyzwyczajenia. Andrzej próbuje sam wylądować, zwykle robi to ktoś tam, pomaga mu. No i chyba Marcin przejął stery. Z tego co mi się tam widać z daleka, model troszkę się uspokoił od razu. Andrzej jest pilotem młodym, w sumie to jego pierwszy taki akrobat. Nie jest to pewnie za proste. No i spokojne podejście. Dalszy krąg, równe obroty, to jest kwestia wylatanych godzin, ćwiczeń. No i piękne zejście. No dokładnie, widać doświadczenie. No i bardzo ładnie. Następnym razem będzie lepiej, jak się to mówi. I Andrzej sam wyląduje.